Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na szybką prezentację taniego głośnika mobilnego firmy ART. Głośnik z komputerem lub smartfonem komunikuje się przy pomocy Bluetooth w standardzie 2.1 lub wyższym, lub możemy też podłączyć bezpośrednio kabelkiem mini jack z wyjścia AUX. Ten głośnik ma 3 W, czyli niewiele, pasmo przenoszenia od 90 Hz do 20 kHz, czyli też takie sobie, stosunek sygnału do szumu 80 dB. I ma wbudowaną baterię o pojemności 300 mAh. Zaleta jest taka, że ten głośniczek jest naprawdę niewielki, jest bardzo tani, bo kosztuje jakieś 50 zł. Od spodu mamy antypoślizgowe elementy, które trzymają go w miarę dobrze na podłożu. Natomiast jak odtwarzamy muzykę głośniej, potrafi on się troszeczkę przesuwać po blacie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest on w całości z plastiku. Tutaj też mamy plastik, tylko taki udający, aluminium, logo firmy ART, dioda. Z tej strony mamy włącznik, wyłącznik, wtedy pojawia się dźwięk, tak więc dioda informuje nas o aktywności bądź trybie parowania. Głośnik ten posiada także mikrofon, więc możemy go używać do komunikacji, jeśli mamy go podłączonego pod smartfona. Mamy też tutaj taki suwaczek ciszej, głośniej, do przodu, do tyłu, służy także do odbierania rozmów, i z tyłu wejście na kabelek micro USB do ładowania i kabel AUX. Niestety w komplecie nie mamy tych kabli, jest tylko sam głośnik, więc taki kabelek musimy sobie wziąć na przykład od smartfona, a kabel AUX też osobno na własną rękę załatwić. Jakość wykonania jest bardzo przeciętna, ponieważ jest to zwyczajny plastik, ten też nie robi jakiejś rewelacji. Mamy też jakieś drobne takie tutaj elementy, gdzie widać odpryski. Tak więc jakość wykonania jest taka sobie, dźwięku posłuchacie za chwilę. Teraz zapraszam Was na poglądowy test dźwięku. Oczywiście różnie może być on odbierany w zależności od tego, czy słuchacie na słuchawkach, czy na jakichś głośnikach. Dlatego najlepiej posłuchać go na żywo, ale zobaczycie sobie próbkę dźwięku, a raczej posłuchacie. Na początek włączę coś z telefonu, żebyście mieli porównanie. I teraz to samo z głośniczka poprzez połączenie kablowe. I na koniec połączenie przez Bluetooth. Ok, mieliście okazję posłuchać dźwięku z tego głośnika. Podsumowując, jego wady i zalety. Na pewno zaletą jest cena, niewielki rozmiar, posiadanie mikrofonu, który przydaje się w komunikacji, i jakiegoś tam panelu sterowania. Natomiast wady: bateria o dość małej pojemności, dźwięk bardzo podstawowej klasy, zadowalający jedynie takich mało wymagających użytkowników, no i jakość wykonania bardzo, bardzo przeciętna. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!